Gazety Telewizji Polsat. Słuchajcie, słowo, które włożyłam do koperty, jest bardzo proste. Mam nadzieję, że szybko się uporacie z tą zagadką i przejdziemy do kolejnej. No więc, jakieś propozycje? Kto ją dla mnie ma? Kto ma pierwszą propozycję, być może tą za 100 zł? No kochani, myślimy, wiem, że jest późno, ale jeszcze nie śpijcie. Jeszcze przez chwilę zostańcie z nami. Pamiętajcie, bardzo proste słowo. No to co? Kto zabiera pierwsze 100 zł? I przechodzimy do następnej zagadki. Kto mi pomoże przejść do kolejnej zagadki? Kto będzie moim pierwszym graczem, pierwszym zwycięzcą? Kochani, ja mam nadzieję, że nawet nie będę zapisywać tych słów na tablicy, że to tak szybko pójdzie, że od razu usłyszę słowo z koperty. No. Dobrze, ja chwytam zamazak i czekam na pierwszą propozycję. Halo, halo! Nie. Nie. Pierwsza propozycja, od razu ktoś się rozłączył. Nie marnujcie swojej szansy, bardzo łatwo się tutaj do mnie dostać. Halo, halo! Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, poproszę o słowo. Piłkarstwo. Piłkarstwo. Dobra propozycja ze wszystkich liter. Jeszcze nie z mojej koperty. Piłkarstwo. Halo, halo? Halo, 3, 2, 1. Kochani, ja nie mogę czekać. Nie rozłączamy się. Łatwo się do mnie dodzwonić? Trzeba to sprawdzać? Nie trzeba, kochani. Układamy słowo i tylko wtedy dzwonimy, jak mamy przygotowaną propozycję. Nie sprawdzamy otwartej linii. Kochani, można. O właśnie, można? No właśnie. Halo, halo. Halo, halo. Dobry wieczór. Jakie pan ma dla mnie słowo? Piłkarstwo. Piłkarstwo już było. Dobra propozycja tutaj mam. Napiszę sobie rozwiązanie na mojej kopercie. Ta koperta, moi drodzy, cały czas jest na tablicy. I mam nadzieję, że nie będzie na tej tablicy długo i szybciutko. Przejdziemy do kolejnej zagadki. Kochani, to jest zagadka na rozgrzewkę. Ja mam dla was jeszcze bardzo dużo zagadek, bardzo dużo pieniędzy do rozdania, ale pamiętajcie, to wy reżyserujecie ten program. To od was zależy, jak szybko przechodzimy do kolejnej zagadki. No to co? Kto zabiera pierwsze 100 zł? Teraz. Halo, halo. Halo, halo. Proszę się odezwać. Halo. 3, 2, 1. Kochani, nie mogę czekać. Już mam trzeci głuchy telefon. Co się dzieje? W tym programie nie warto być nieśmiałym. Pamiętacie? 100 zł na was czeka. Za jedno słowo. Nie warto być nieśmiałym. Odwagi, kochani, odwagi. Jeżeli ktoś ułożył już słowo z moich liter, to szybciutko wykręca numer i się odzywa do mnie. Poczekajcie na mój głos w słuchawce. Halo, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie to będzie słowo? Rosa. Jeszcze raz poproszę. Rosa. Jeszcze nie z mojej koperty. Rosa, tak? Dobrze, zapisałam. Co dalej? Co dalej? Jakie kolejne słowo? Kto następny? Kto następny? Kto następny i kto zabiera 100 zł? Bo pamiętajcie, chcę już przejść do kolejnej zagadki. Halo, halo? Dzień dobry, kto mówi? Dobry wieczór, nagroda gwarantowana, poproszę o słowo. Piłat. Piłat. Jeszcze nie z mojej koperty, ale już zapisuję. Piłat. No dobrze. Co dalej? Kto ma dla mnie kolejną propozycję? Kto ma dla mnie propozycję z mojej koperty? Słuchajcie, naprawdę bardzo chciałabym szybko zakończyć tę zagadkę i przejść do kolejnej. Halo? Halo, śmiało. Halo, halo? Halo. Poproszę o słowo. Ropa. Ropa. Jeszcze nie z mojej koperty. Jeszcze nie z mojej koperty. Już zapisuję na tablicy. Ropa. Wasza kolejna propozycja. Ja czekam na następną. Kto następny? Kto zabiera 100 zł? Przypominam. W kopercie jest bardzo proste, wszystkim znane słowo. Halo, halo? Halo, dzień dobry.
Witam serdecznie. Jakie to będzie słowo? Tło. Tło. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Tło. Halo, halo? Nie. Nie zgadzam się, nie zgadzam się. Kochani, nie sprawdzajcie, czy tutaj do mnie można trafić. Można. Jeżeli nawet sprawdzacie, to miejcie na wszelki wypadek przygotowane słowo, bo zaskoczycie się i to pozytywnie. 100 zł. 100 zł dla osoby, która poda mi słowo z koperty. Halo? Słuchamy się w słuchawce telefonu. Proszę podać słowo. Halo? Poproszę o słowo. Pipka. No i się pan nakombinował, namyślił. I co? I co? I stówy nie zapłacę. Bo takiego słowa bym na pewno do koperty nie włożyła. Po co? Kochani, pomyślcie nad słowem, za które mogłabym zapłacić. Co? Tak będzie rozsądniej. Dobrze, kto następny, kto następny? Halo? Halo? Dobry wieczór, jakie to będzie słowo? Karp. Karp. Jeszcze nie, jeszcze nie z mojej koperty, już zapisuję. Halo? Halo? Dobry wieczór, jakie to będzie słowo? Piłka. Piłka. Jeszcze nie z koperty, ale dobre słowo, dobre słowo. Halo, halo? Halo? Dobry wieczór, jakie pan ma dla mnie słowo? Piłkarstwo. Piłkarstwo już było i to dwa razy, a teraz jest po raz trzeci, już sobie tutaj notuję. Przykro mi, trzeba mnie oglądać jeszcze i zwracać uwagę na to, co się dzieje na tablicy. Piłkarstwo, rosa, piła, tropa, tło, karp, piłka. To są wasze propozycje. Halo, halo? Halo? Dobry wieczór, poproszę o słowo. Halo, halo? Halo? Dobry wieczór, jakie to będzie słowo? No właśnie poszło kawior, to miał być niestety. I się pan spóźnił. To może jakaś inna propozycja na szybciutko? No trudno. Trzy, dwa. Stwór. Jak jeszcze raz? Nie, nie. Dobrze, przepraszam, nie mogę dłużej czekać, bo blokujemy otwartą linię, kochani. Ja mówiłam, że to jest również program dla ludzi z refleksem i właśnie pan troszkę się spóźnił. No niedobrze, niedobrze. Tak się może zdarzyć, kochani, że ktoś inny cię wyprzedzi, że ubiegnie cię w swoim pomyśle. Jeżeli masz pomysł, to dzwoń szybciutko. Na antenie już nie ma czasu, jak sami zobaczyliście, na to, żeby wymyślać słowo, bo jest to trudne, po prostu. Przygotowujemy propozycje, dzwonimy i podajemy. Oby jak najszybciej, bo zobaczcie, co się stało przed chwilą. Dobrze, słuchajcie, ja mam dla was taką propozycję. 200 zł i rozwiązujemy tę zagadkę, dobrze? 200. Ja wam jeszcze szybciutko przypomnę, co tutaj u nas już było, bo aż sama się przed momentem zakręciłam. Piłkarstwo, rosa, piłat, ropa, tło, karp, piłka, piwo, pirat, kawior. A jakie słowo jest w mojej kopercie? No, kto ma pomysł? Kto ma pomysł? Kto ma pomysł i kto szybciutko tu się do mnie zgłosi, żeby ktoś was nie wyprzedził? Halo, halo? Tak. Dobry wieczór, jakie to będzie słowo? Karo. Jeszcze raz? Tak. Poproszę o powtórzenie. Karo. Karo. Jeszcze nie z mojej koperty, jeszcze nie z mojej koperty. Karo. Dobre słowo, zapisałam na tablicy. Pomysłów macie dzisiaj sporo. No czekam cały czas na ten z mojej koperty. Kto wpadł na to samo, co ja? Kto ułożył z moich liter to samo, co ułożyłam ja i schowałam do koperty. I za to słowo zapłacę 200. Mało tego, kochani, już mi trochę śpieszno i chciałabym już zapłacić te 200. Komu? Kto rozwiąże moją zagadkę? No? Halo, halo? Tak, słucham. Dobry wieczór. Jakie ma pani dla mnie słowo? Rak. Rak. Idzie rak, niebo, rak. Dobre słowo jeszcze nie jest z koperty. Rak. To wasza ostatnia propozycja. A kto ma dla mnie propozycję z mojej koperty? Kto kogo powędruje 200 zł? Kochani, jeżeli ktoś ma pomysł, gwiazdka 7310, telefony komórkowe 0704 304 310, telefony stacjonarne. Obie drogi do studia są tak samo dobre. Nieważne, którą wybierzecie, ważne, żeby do mnie trafić i podać mi swoją propozycję.
szybciutko, żeby ktoś was nie wyprzedził. Żeby nie było tak jak z panem, który do mnie zadzwonił i powiedział: a właśnie przed chwilą poszło kawior. Miał przygotowaną propozycję i ktoś dosłownie chwilę przed podał ją. Warto mieć jakieś koło zapasowe. No, moi drodzy, kto mi tutaj szybciutko rozwiąże moją zagadkę? Pamiętajcie, ja mam dużo zagadek przygotowanych na dzisiaj i ja już chcę przejść do następnej. Kto wygra 200 zł? Ja cały czas czekam na telefon. Ale nie chcę czekać długo. Chciałabym już mieć pierwszego zwycięzcę. Halo, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie to będzie słowo? Płot. Jeszcze raz? Płot. Czy może pan powiedzieć bardzo wyraźnie po początek? Płot. Płot, tak? No jeszcze nie z mojej koperty, ale dobrze, zapiszę. Proszę, pomysłów ci u nas dostatek, a gdzie pomysł mojej koperty? Kto pomyślał tak samo jak ja? No. Halo, halo? Halo. Dobry wieczór, jakie pani ma dla mnie słowo? Pora. Pora. Jeszcze nie pora na rozwiązanie, ale dobre słowo, zapisuję na tablicy. Pora. Dobrze. No, tych słów mam na tablicy dużo, to znaczy, że kolejny telefon i to już telefon od zwycięzcy, prawda? No i 200 zł dla... Do kogo powędrują 200? Nie bać się, kochani, nie bać się. Trafiamy do mnie, podajemy mi słowo. A skąd wiesz, że słowo, które właśnie wymyśliłeś, to nie jest słowo z mojej koperty? Zobacz, ile już mam propozycji na tablicy. Trafić do mnie jest bardzo łatwo. No. Halo, halo. Halo, halo. Dobry wieczór, co to będzie za słowo? Łotr. Łotr. A ty, łotrze, jeszcze nie. Łotr. Halo, halo. Jeszcze nie. Halo, halo. Halo. Dobry wieczór, jakie pan ma dla mnie słowo? Skała. Skała. No, ciekawa propozycja, ale jeszcze nie z mojej koperty. Skała. No dobrze. No, kochani. Kto ma inną propozycję? Komu coś innego się udało ułożyć z moich liter? Kto pomyślał tak samo jak ja? Proste, wszystkim znane słowo. Na pewno znacie. Dwie drogi prowadzą do mojego studia. Obie są tak samo dobre. Pierwsza dla telefonów komórkowych. Gwiazdka 7310, druga dla telefonów stacjonarnych 0704 304 310. Gdzie jest mój zwycięzca? Kto zabiera 200? Słuchajcie, ja bym bardzo chciała przejść do kolejnej zagadki, a mojemu zwycięzcy za słowo z mojej koperty oddam 500 zł. Co wy na to? Kochani, to jest 500 na zmotywowanie takiej osoby, która tam między tymi literkami teraz myszkuje. Ja mam bardzo dobry humor, jest sobota, weekend. 500 za jedno słowo. Kto ma pomysł? Taki sam pomysł jak ja przed programem. Za ten pomysł zapłacę 500 zł.